To jest program Rozmowy o Wschowie, wydanie specjalne, bo to 40 odcinek. Poprzednio właściwie to był 40 odcinek, ale 5-minutowy i uznaliśmy, że to będzie wydanie specjalne. Wciąż jesteśmy przekonani, że 50 odcinek nagramy wraz z mieszkańcami i zaprosimy mieszkańców. Tych wszystkich, którzy będą chcieli przyjść i porozmawiać z nami o Wschowie. Ale jest to również wyjątkowe wydanie, ponieważ mamy po raz pierwszy chyba w historii tego podcastu... Nie, mieliśmy go. Po raz drugi. Po raz trzeci w historii tego podcastu specjalnego gościa i od niego zaczniemy. To prezes spółki kanalizacyjno-wodnej w miejscowości Lubsko, pan Roman Żaczyk, od 6 lat, od 2015 roku. Znany wszystkim we Wschowie, ponieważ wcześniej był prezesem spółki komunalnej we Wschowie. Dzień dobry. Dzień dobry. I stały skład, radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Dzień dobry, witam serdecznie. Radny Przemysław Gliński. Dzień dobry. Oraz radny Piotr Buczek. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać dzisiaj o jednej rzeczy, czyli o modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Ostatnio rozmawialiśmy o tak zwanym nowym ratuszu, który ma powstać naprzeciwko ratusza, czyli o centrum administracyjno-usługowym. Przypomnę tylko, że wciąż można się podpisywać pod petycją, odpowiadając na pytanie, czy jesteś za budową tego obiektu. Wciąż również na Hello Wschowa trwa ankieta, pod którą wypowiedziało się już niemalże 1800 osób, z czego ponad 1700 jest na nie. A my dzisiaj porozmawiamy o drugim pomyśle w tym modelu. To jest pomysł na modernizację oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji na terenie gminy. I zanim dokładnie przejdziemy do tego tematu, to chciałbym was zapytać o wasz stosunek do modelu publiczno-prywatnego i zacznę od prezesa Romana Żaczyka. Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą współdziałania i w celu realizacji budowy, zarządzania obiektów publicznych z udziałem kapitału prywatnego. I ten model jest szeroko rozpowszechniony w Wielkiej Brytanii, w wielu innych państwach Europy. W Polsce tak naprawdę takich inwestycji w sferze, zwłaszcza komunalnej, jest niewiele, ale jest to jak najbardziej dopuszczalna forma przez Unię Europejską, przez polskie prawodawstwo i uważam, że zasadna w wielu dziedzinach, chociażby infrastrukturze sportowej na przykład, czy kulturalnej, ale ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem stosowania tego modelu w przypadku modernizacji czy budowy nowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wschowa i wkładania tego modelu jako wiążącego przez spółkę dzisiaj. Zaraz o tym porozmawiamy bardziej szczegółowo. Radny Piotr Buczek. No cóż, tak jak tutaj Roman powiedział, jak gdyby również przedstawiając definicję tego partnerstwa, nie jest to zabronione prawnie, więc w związku z tym nie widzę powodów, żeby tutaj podnosić larum, jeżeli tego rodzaju partnerstwo funkcjonuje. Co do diabłowskich szczegółach, i myślę, że tutaj warto posłuchać właśnie fachowca, bo w końcu pan Żaczek jest, no, jest fachowcem w tej dziedzinie i ewentualne, powiedzmy, jego nie wiem, obawy czy uwagi dotyczące akurat funkcjonowania tego modelu w tej konkretnej dziedzinie, które ocenia dość no, negatywnie, wręcz powiedziałbym zdecydowanie negatywnie, są godne uwagi i zastanowienia, więc co do zasady oczywiście jest to dopuszczalne prawnie, więc nie ma powodów, żeby tutaj odcinać się od tego i iść jakby na przekór pewnym trendom, szczególnie, że są to trendy europejskie, czyli przychodzą z krajów, prawda, bardziej zaawansowanych niż my w funkcjonowanie tego rodzaju modeli. No, co jeśli chodzi o kwestię związaną właśnie z tą dziedziną, o której będziemy mówić, to no niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa moim zdaniem po prostu. Na razie tyle, potem zobaczymy jeszcze.
Radny Przemysław Gliński. Oczywiście, tak jak zostało powiedziane, partnerstwo publiczno-prywatne jest dopuszczalną w pełni zgodnie z prawem naszym formą finansowania przedsięwzięć. Oczywiście ma to pewno od czasu do czasu uzasadnione działanie, jeżeli mówimy o realizacji zadań gminy. Natomiast tak naprawdę powinno być moim zdaniem poprzedzone bardzo wnikliwą analizą, czy w przypadku naszej gminy będzie nas jako gmina to stać. Pamiętajmy o tym, że jeżeli wchodzi do realizacji zadania partner prywatny, to nie wchodzi jako wolontariusz, tylko wchodzi po to, żeby zarobić pieniądze. Daje swój wkład, ale chce na tym zarobić oczywiście w jakiejś perspektywie wieloletniej. I pytanie, czy nasza wschowska gmina po pierwsze ma potrzebę w tej dziedzinie, o której dziś rozmawiamy, czyli w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki wodno-kanalizacyjnej, potrzeby, żeby wchodzić w partnerstwo publiczno-prywatne, czy nie można sobie poradzić z tym samemu w spółce komunalnej. Brakuje nam tego, żebyśmy mieli jasność, że spółka komunalna nie będzie mogła takiego zadania zrealizować samodzielnie, że nie ma takich możliwości i być może wtedy może jedynym rozwiązaniem byłoby wejście w partnerstwo publiczno-prywatne, ale o takich rzeczach na razie nie wiemy. Nie wiemy nic. I radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Ja zgadzam się z kolegami. Oczywiście to jest tak najbardziej popularne i to się stosuje, to partnerstwo, tak powiedział pan Roman, że w wielu sytuacjach, czy kulturalnych, czy sportowych, i to jest prawda. Jeżeli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne w kwestii kanalizacji i modernizacji, to na razie z tego, co wyczytałam, jest około 19 gmin, które w ogóle w to weszło, ale na pewno nie jest taki zakres, z tej mojej analizy wynika taki, jaki jest proponowany u nas w gminie Wschowa. Czyli rozbudowa, modernizacja i ewentualnie budowa jakichś spalarni tych nieczystości i śmieci, więc tutaj nie znam takiego przypadku, tak szeroko rozbudowanego projektu, i brak wiedzy, brak analizy, brak stopnia ryzyka i też konsekwencji, tak jak powiedział Przemysław Gliński, konsekwencji finansowych, które poniesie zwykły odbiorca. Dla mnie na dzień dzisiejszy w ogóle nie ma o tym mowy, o takim partnerstwie z tego powodu, ale także uważam, że spółka komunalna byłaby w stanie udźwignąć wiele zadań sama, robiąc te inwestycje, nawet zaciągając jakieś zobowiązanie finansowe, i ryzyko poniesienia kosztów czy jakichś pomysłów typu spalarnia byłyby całkowicie jakby nierealne i dla bezpieczeństwa mieszkańców dużo, dużo lepsze, przypuszczam. Stąd moje na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o tą konkretną dziedzinę, to absolutnie jestem na nie. To zanim przejdziemy do głównego tematu, to jeszcze tylko was zapytam, czy macie jakąś teorię, dlaczego w Polsce ten model rozwija się tak słabo w odróżnieniu od krajów zachodnich, bo Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego prowadzi taką stronę, gdzie monitoruje, ale również informuje o działaniach. Z tej strony wynika, że odkąd to jest dopuszczalne w Polsce, takich prób było ponad 600. Natomiast samych umów, czyli samych zrealizowanych projektów, jedynie 150, właściwie 1/4. W województwie lubuskim bodajże tylko 2, żadne związane z gospodarką kanalizacyjną. Czy macie jakąś teorię, dlaczego tak jest? Bo na przykład ministerstwo, i wydaje mi się, że to bardziej ma charakter marketingowy niż realny, mówi, do tego potrzeba odważnych burmistrzów, odważnych gmin, które będą chciały zaryzykować, widząc, że nie mają pieniędzy na inwestycje, a tutaj partner, który zdecyduje się te pieniądze wyłożyć i w związku z tym rozwiązuje jakieś problemy, z którymi ma gmina. Czy macie jakąś teorię? Zacznę od prezesa Romana Rzeczka. W mojej ocenie my od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej przez tych kilkanaście, blisko 20 lat jesteśmy już dużo, dużo dalej niż przed tą datą, kiedy premier Miller wprowadzał nas w struktury unijne. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zrobiło się bardzo dużo w Polsce w tym czasie dobrego.
Ja sam, pracując w branży 30 ponad lat, widzę różnicę tego, co było w latach 90., a tego, co jest dzisiaj. Ale niemniej jednak, jako Polacy, jako mieszkańcy, jako gminy i spółki wodno-ściekowe, wszyscy jesteśmy jeszcze biedni w stosunku do zamożnych krajów Europy Zachodniej i dlatego u nas gospodarka komunalna, czego objawem jest ostatni proces zatwierdzania taryf, chociażby przez Wody Polskie, jest postrzegana ta gospodarka komunalna w taki sposób, aby nie generowała zysków, czyli była jak najniższa cena za właściwą jakość usługi. I to powoduje, że spółki komunalne na dzisiaj nie nakładają wysokich marż, bo nawet gdyby któremuś zarządowi do głowy przyszło nałożenie na taryfie na wody i ścieki taki pomysł nałożenia marży 10, 15, 20%, która to marża jest tolerowalna przecież na szeroko pojętym rynku prywatnym, no to taka taryfa nie wyszłaby w życie. Na dzisiaj spółki, których kapitał zakładowy jest na poziomie 20 milionów złotych, spółki komunalne, gdyby miały generować tylko obecnie inflacyjną stopę, tak, czyli 5% rentowności, no to musiałyby generować zyski rzędu miliona złotych. Spółka komunalna w Schowach nigdy takiego zysku nie generowała, gdyż wychodziliśmy z założenia i cały czas taka sytuacja ma miejsce, że nie jest rolą spółki gminnej produkowanie pieniędzy dla właściciela, czyli dla gminy, ale zaspokajanie potrzeb mieszkańców przy możliwie niskiej cenie. I w związku z tym te modele publiczno-prywatne generujące zyski dla właścicieli tych pieniędzy, które zostaną zainwestowane, na dzisiaj się nie sprawdzają, bo to z automatu przełoży się na cenę. No, takim nietrafionym trochę przykładem, ale można go podciągnąć pod taki model. Był kiedyś taki pomysł, kiedy Polska, wchodząc do Unii, miała wielkie, szerokie aspiracje budowy dróg i autostrad. No i niestety najdroższym odcinkiem autostrady w Polsce jest odcinek pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, czyli wyłożono na ten cel pieniądze prywatne, zainwestowano. Państwa polskiego tam ta autostrada niewiele kosztowała, no ale przejazd autostradą pustoszy nasze kieszenie. No ja jechałem teraz autostradą miesiąc temu A1 na odcinku w kierunku Gdańska i zapłaciłem niespełna chyba 20 zł za przejechanie tego odcinka, gdzie ta autostrada wielkopolska, no to gdyby była ta jedynka budowana w tym modelu, nie kosztowałoby mnie to 20, tylko 100 zł albo więcej. I stąd też moja taka próba interpretacji i odpowiedzi na to pytanie, no to jest taka, że państwo, samorządy uczestniczące w tych wszystkich procedurach wyboru niechętnie na dzisiaj w ten model publiczno-prywatny wchodzą, gdyż będzie to model zdecydowanie droższy od modelu czysto samorządowego, niekomercyjnego. Radny Piotr Buczek. No cóż, no tutaj chyba sedna sprawy dotknął Roman. No jest to kwestia pewnej odpowiedzialności, a zarazem próby zachowania pewnej popularności władcy, prawda, która by tym ruchem jak gdyby zniechęciła do siebie społeczeństwo, biorąc pod uwagę nagły wzrost cen. I oczywiście no, diabeł w tych szczegółach, czyli w pieniądzach. To oczywiście ma to jakąś przyszłość, ale w tej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy, rzeczywiście no, generowałoby to ogromne skutki, znaczy niekorzystne skutki, jeśli chodzi właśnie o kieszeń obywateli. Także moim zdaniem to jest zasadniczy powód, szczególnie, że to jest kwestia czysto biznesowa, a biorąc pod uwagę, no, nie wiem, no, jakąś odpowiedzialność może nawet za społeczeństwo, po prostu no, no nie wejście w ten model niosłoby za sobą no, ogromne koszty związane z utratą jak gdyby, nie wiem, wiarygodności, popularności władz samorządowych. Także moim zdaniem tutaj jest cały problem. Radny Przemysław Gliński.
Tak, wiele zostało tutaj powiedziane. Oczywiście się w pełni z tym zgadzam, jeżeli, jak pan redaktor zauważył, w przeciągu kilku lat funkcjonowania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym podpisano w tym modelu około 150 umów, czy realizuje się około 150 przedsięwzięć. To oznacza, że zdecydowana większość samorządowców czy innych firm publicznych potrafi liczyć po prostu. Partner prywatny, jeżeli wchodzi, tak jak już powiedziałem wcześniej, nie wchodzi jako wolontariusz, tylko chce na tym zarobić. Jeżeli daje swoje pieniądze, to te pieniądze mają przynieść zysk. Tak? Być może to będą pieniądze z kredytu, który trzeba spłacić, a jeszcze oprócz tego trzeba na tym zarobić. W związku z tym, tak jak już powiedział pan prezes Roman Żaczyk, jest to drogie rozwiązanie. No i ci być może, którzy nie mają innego pomysłu, albo nie do końca wiedzą, jak sobie poradzić z tematem, wchodzą w takie partnerstwo. Jeżeli mówimy o branży komunalnej, tak, gdzie, tak jak mówił pan prezes, ta jakość usługi ma być jak najbardziej, ma być dobra, ale przy jak najniższej cenie, żeby mieszkańcowi nie podrażać kosztów życia. Ja bym się zgodził, gdybyśmy dzisiaj, tak lekko tylko odejdę od tematu, gdyby na przykład powstał pomysł na być może budowy basenu we Wschowie Krytego w partnerstwie publiczno-prywatnym, bo to jest normalna komercyjna działalność i okej, okay, tak? Gdyby wtedy gmina weszła w taki temat, to okej, okay, budujemy w partnerstwie, gdzie jeżeli partner prywatny wspólnie z partnerem publicznym wyliczy, że jest to przy pewnym obłożeniu tej instytucji opłacalne, fajnie, bo budujemy coś dla ludzi. Kto zechce skorzysta, kto zechce zapłaci mniej lub więcej, tak? I okej, wchodźmy w taki temat. Natomiast czy w obszarze wodociągów i kanalizacji jest to dla nas najlepsze rozwiązanie? Myślę, że nie. I radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Tak, zgadzam się całkowicie z wszystkimi trzema moimi poprzednikami. Pamiętajmy też, że kraje nasze sąsiednie, zachodnie są bardzo wysoko rozwinięte i dużo, dużo nam jeszcze do nich i samo w ogóle pojęcie własności prywatnej, czy to jest na zupełnie innym poziomie, my ciągle mamy wspólnoty, uczymy się zarządzania tymi swoimi małymi jednostkami wspólnotowymi, to budownictwo jednorodzinne też jakby boom przeżywa, tam już dawno miasto ma dużo mniejsze zasoby komunalne i to zupełnie inaczej funkcjonuje, bierze się firmy do sprzątania, do, nie wiem, do mycia okien osobno, do zieleni utrzymywania na ogródkach czy na jakichś tam osiedlach i to wszystko się przekłada na też samoświadomość obywatela do tego mienia wspólnotowego. U nas tego jeszcze, no jeszcze nie ma. Dochodzimy do tego wolnym krokiem, ale polityka samorządów, o której mówili koledzy, jak najbardziej uważam jest zasadna w obliczu naszej takiej jeszcze no, naszego etapu uczenia się tego, co mamy dbania o to, co mamy i że za pewne rzeczy trzeba jakoś tam zapłacić. Ale też nasze zarobki czy stan posiadania jest na tyle jeszcze też niski w porównaniu z krajami Zachodu, że wpuszczenie w taką inwestycję prywatnego inwestora będzie bardzo dużym obciążeniem dla gospodarstwa domowego. I tak jak co chwila mamy podnoszone gaz, cenę gazu i prądu, to na raz będziemy mieć za usługi wodociągowe, gdzie my zapłacimy dużo więcej i nie mamy żadnej gwarancji, że ta cena będzie jakkolwiek regulowana czy przez radę, czy przez burmistrza, tylko będzie sobie rządził prywatny inwestor i tak jak mu będzie pasował, tak przeliczy sobie swój zysk, tak będzie nam po prostu fundował koszty. A gminy nie stać na to naszej, aby dofinansowywać mieszkańcom dopłaty do takiego rachunku, abyśmy mogli swobodnie czy realnie funkcjonować w tej rzeczywistości. Także absolutnie jeszcze raz na nie, ale to też świadczy ten pomysł w ogóle dla mnie po takiej analizie głębszej. To jak wiele razy mówiliśmy w naszych rozmowach, ten pan burmistrz łącznie ze swoją drużyną po prostu nie czuje tego miasta, nie rozumie pewnych kwestii i nie myśli o nas, że my tutaj jesteśmy, zostajemy i będziemy żyć, tylko myśli z perspektywy chyba osoby, która przyjeżdża na jakiś czas i po prostu wyjedzie za jakiś czas. A my zostaniemy z problemem, czyli z ceną i z konsekwencjami tych kosztów, które dzisiaj, powiedzmy, nam chce zaserwować. Nie robi się tak mieszkańcom, po prostu, z każdego powodu. Na razie jeszcze nie zrobił.
Ale jest model, który zakłada już, no już są, było ogłoszenie, zgłosiło się 9 inwestorów. Według harmonogramu, który jest ogłoszony w tym memorandum, idziemy do przodu. Więc ta kwestia nie jest całkowicie nierealna. Uważam, że jest realna, tym bardziej, że Rada będzie miała bardzo mało do powiedzenia. To jest decyzja pana prezesa spółki komunalnej z jego zarządem i jest to tak sprytnie zorganizowane, że my jako radni najprawdopodobniej będziemy mieć guzik do powiedzenia i będziemy ponosić konsekwencje tego wszyscy. Dlatego dziwię się, że pan prezes spółki komunalnej nie wnosi o jakieś konsultacje z radnymi, aby przekonać radnych do tego pomysłu, w jaki sposób uzasadnić ten... Przepraszam, są konsultacje z radnymi, na które 11 czy 10 osób jest zapraszanych, z 21. Ja nic o tym nie wiem. I z tego, co dochodzą zakulisowe głosy, te osoby są już przekonane zarówno do nowego ratusza, jak i najprawdopodobniej do tego pomysłu. Tego nie wiemy, bo jak wiadomo, nie wiem, przynajmniej ja nie jestem zapraszany, natomiast wydaje mi się, żeby w jakiś sposób uzasadnić te swoje kroki, no myślę, że większa transparentność powinna być tej ewentualnej inwestycji i w jakiś sposób powinny być, nie wiem, nakreślone ewentualne te koszty tego wszystkiego, no żebyśmy mogli mieć, ewentualnie nawet wyrazić zaniepokojenie, no bo na tym się prawdopodobnie skończy nasza rola. No temat uważam jest bardzo ważny, ważniejszy niż nowy ratusz, z uwagi też na ryzyko tych spalarni i tych możliwości, które są w samym memorandum. Ja sobie nie wyobrażam tego typu przedsięwzięcia, budowy takich oczyszczalni i takiej spalarni w pobliżu się, w naszej gminie, bo wiemy, z czym to się łączy. Na pewno pan prezes Roman Rzaczek ma więcej w tym temacie wiedzy i doświadczenia, ale jeżeli jest mowa o spalarni, to na pewno nie na terenie obecnych ziem, gdzie się znajduje oczyszczalnia, ale na terenach, które są do tego jakby przygotowane już dużo wcześniej. I mam nadzieję, że nie uda się, że to nie będzie po prostu zrealizowane, że ten pomysł całkowicie naszej władzy ktoś wybije z głowy, bo nie wiem, my mówimy i nic to nie daje, ale być może szum państwa i głośna dyskusja publiczna pomoże, żebyśmy nie żyli po prostu w wielkim, nie wiem, syfie, no po prostu, no. Tak, ja tylko powiem, że Renata Katarzyna Owoc-Kochańska mówi szum państwa, nie mając na myśli państwa polskiego, ale mieszkańców, bo jeżeli mieszkańcy się tym nie zainteresują, to na pewno państwo się tym również nie zainteresuje. Przechodzimy w takim razie do planów modernizacji oczyszczalni ścieków oraz modernizacji kanalizacji na terenie gminy. Powiem tylko, że nad materiałem jest link i możecie państwo sobie kliknąć i wejść na stronę spółki komunalnej, gdzie dokładnie opisany jest ten pomysł. Ten pomysł składa się z wielu różnych wariantów i jak wynika z tego opisu, te warianty będą omawiane, czy są właściwie dzisiaj omawiane z ewentualnymi inwestorami. I ten, który najprawdopodobniej w trakcie tych rozmów okaże się najbardziej sensowny, być może będzie realizowany, ale my porozmawiajmy o tym, o zagrożeniach i o ewentualnych szansach związanych i z tą modernizacją, i z partnerstwem, i głos oddaję prezesowi Romanowi Rzaczykowi. Szanowni Państwo, są w sumie trzy powody mojej obecności tutaj. Pierwszy powód to taki, że realizacja takiego projektu niesie za sobą bardzo duże zagrożenia, zarówno i utraty pracy, i płynności w zakresie wynagrodzeń w stosunku do pracowników, obecnych pracowników spółki. Czyli ze względu na to, że szkoda mi pracowników spółki, z którymi częścią przynajmniej było mi dane pracować wcześniej, zdecydowałem się przyjść tutaj i rozmawiać w czasie tego spotkania. Drugi powód to taki, że żal mi samej firmy. Ja w spółce przepracowałem 25 lat, z czego ponad 9 lat jako prezes i zawsze moją wielką dbałością był rozwój firmy. Jak zastałem spółkę w styczniu 2006 roku, z obrotami około 5 milionów złotych za rok poprzedni, to zostawiłem spółkę w 2015 z obrotami, nie pamiętam już dokładnie, ale coś około 12-13 milionów.
I takie działania przez te 9 lat były podejmowane, aby ta firma się rozwijała, dawała jak najszerszej grupie mieszkańców pracę i też, aby pewnym zaszczytem, ja tak zawsze uważałem, był sam fakt etatów w spółce, pracy w spółce. My byliśmy dla mieszkańców, odwdzięczali nam się to wielokrotnie dobrym słowem i prestiż spółki w mojej ocenie w ciągu tamtych lat dosyć wysoko został wywindowany. A trzeci powód tej mojej obecności tutaj to jest powód taki, że szkoda mi i mieszkańców i siebie jednocześnie, bo ja też mam umowę ze spółką, dostarcza mi wodę, odbiera kanalizację i płacę za odbiór odpadów. W związku z tym, szanując portfele i mieszkańców i własny, uważam, że ten model partnerstwa publiczno-prywatnego będzie zdecydowanie mniej korzystny finansowo dla mieszkańców z bardzo prozaicznego powodu. I to jednym zdaniem podsumował pan Gliński, Przemysław, przy inwestycji rzędu 20 milionów złotych, bo o takiej inwestycji mniej więcej możemy mówić w rozwój oczyszczalni ścieków bez sieci i bez kogeneracji, bez spalarni odpadów, o których wspomniała pani Katarzyna. 20 milionów złotych z prywatnych firmowych pieniędzy żadna firma nie wyłoży bez określonego stopnia zwrotu. Jeżeli dzisiaj, niestety, ale dzisiaj mamy inflację rzędu 5%, no to przedsięwzięcie takiej inwestycji i prowadzenie takiej inwestycji poniesie ze sobą taki skutek, że firma, która te pieniądze 20 milionów wyłoży, no będzie chciała odzyskać z jakim oprocentowaniem? No, uważam, że grubo powyżej 5, być może nawet do 10%. Czyli tak naprawdę mówimy o pieniądzach rzędu 2 miliony złotych rocznie. Są to pieniądze, które prywatny inwestor, i nie ma się co dziwić, bo żaden prywatny inwestor nie wyłoży pieniędzy po to, żeby wspomóc lokalny samorząd czy lokalną społeczność. No, każdy liczy swoje pieniądze i chce je jak najkorzystniej zainwestować. Bez wielkiego problemu takiego inwestora w mojej ocenie się znajdzie, bo firmy w takim procedurze realizujące takie zadania no, na rynku są, nie jest ich dużo. Gdyby je tak dokładnie policzyć, to taką procedurą w Polsce zajmuje się około tam kilkunastu firm. Podejrzewam, że w końcowym etapie procedury wyłonionych będzie kilka i one między sobą będą się ścierać, walcząc o ten kontrakt. Ale my nie mówimy tylko i wyłącznie o tym, bo należałoby doprecyzować podstawową rzecz. My nie mówimy tylko i wyłącznie o tym, że ktoś ma nam wybudować oczyszczalnię ścieków nową, bądź zmodernizować się obecną, czy wybudować jakieś odcinki kanalizacji. Partnerstwo publiczno-prywatne polega na tym, w tym wydaniu, który proceduje spółka, że nie dość, że prywatny inwestor wyłoży te, załóżmy, 20 milionów na budowę tego obiektu, to jeszcze będzie nim zarządzał przez 20 parę, 30, 30 parę lat. I w tym czasie sukcesywnie odbierał sobie te pieniądze od spółki komunalnej, a spółka komunalna poprzez taryfy na wodę i na ścieki od mieszkańców. Wspomniałem wcześniej w tej wypowiedzi o tym, że ten rok to jest rok, w którym przedsiębiorstwa wodociągowe procedują taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków. Jest bardzo dużo taryf w Polsce do tej pory niezatwierdzonych przez Wody Polskie. I w pewnym okresie, jeszcze przed tym procedowaniem, pan prezes Daca wystosował pismo do wszystkich samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów, gdzie wprost przestrzega przed rozwiązaniami, które w ocenie pana prezesa są niekorzystne dla potencjalnych odbiorców tej usługi zbiorowego dostarczania wody i ścieków. I tutaj
takie spostrzeżenia pana prezesa, sugestie są wprost przekazane w tym piśmie. Ja takim pismem dysponuję, gdyż samorząd, w którym pracuję, takie pismo otrzymał i wszyscy się z nim zapoznali. Wprost jest napisane, ja zacytuję, wszelkie generowane zyski powinny zostawać w systemie gospodarki wodnej i być wykorzystywane do poprawy jakości świadczonych usług. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest sprzedaż spółek wodociągowo-kanalizacyjnych prywatnym inwestorom, którzy konsekwentnie próbują generować duże zyski. Pojawiają się też próby wyprowadzania ich za granicę, co stwarza zagrożenie w bezpiecznej i stabilnej realizacji zadań ustawowych. My nie mówimy tutaj w tym modelu partnerstwa publiczno-prywatnego o sprzedaży spółek wodociągowych, ale niemniej jednak taki model przez służby podległe panu prezesowi Dacy, czyli przez organ regulacyjny, który zatwierdza taryfy, będzie odbierany jako właśnie model, któremu trzeba się przeciwstawić. A w jaki sposób Wody Polskie mogą się przeciwstawić? Nie zatwierdzając taryfy. Bo ten model, w którym idzie spółka komunalna we Wschowie, to jest kierunek taki, że inwestor prywatny, partner prywatny wybuduje nowy obiekt oczyszczalni ścieków plus sieci kanalizacyjne. Nie wierzę w te spalarnie odpadów i osadów ściekowych, kogenerację. Nie ten rozmiar miasta. Gdybyśmy mówili o Poznaniu, Wrocławiu i wyższych miastach, tak, ale to jest za małe ilości mamy odpadów i pozostałości pościekowych, aby racjonalnie się to ekonomicznie zamykało. Buduje prywatny inwestor te wszystkie przedsięwzięcia, zarządza nimi, czyli spółka traci jakiś fragment swoich usług. Na każdej usłudze się zarabia. Na produkcji wody się zarabia, na sprzedaży wody poprzez sieci się zarabia, na oczyszczaniu ścieków się zarabia, na odpadach się zarabia i w sumie te wszystkie składowe dają jakiś tam potencjał spółce, po pierwsze obroty, a po drugie zdolność kredytowa, po trzecie rozkłada się to na większą ilość usług, czyli na cena jednostkowa maleje. Segment związany z oczyszczaniem ścieków nam wypadnie. Bo już nie będziemy go mieli w obrotach. Czyli krótko mówiąc, cena za wody i za ścieki będzie skalkulowana, ale duża składowa tej części za ścieki pójdzie jako zwrot prywatnemu inwestorowi. I teraz ten ktoś, zarządzając tym projektem przez 30 lat, nie będzie robił tego bezinteresownie, tak jak powiedzieliśmy, na pewno będzie generował z tego tytułu zyski pokrywające wkład własny, pokrywające inflację, no i jeszcze zysk, tak żeby całe to przedsięwzięcie było rentowne. Te dodatkowe zyski zasilą konto prywatnej spółki, a mogłyby zostać w kieszeni mieszkańców. Ja uważam, że wielkim niebezpieczeństwem jest to, że ceny za wodę i za ścieki dla tego projektu, dla realizacji tego projektu zatwierdzają Wody Polskie, a nie Rada Miejska, bo w Radzie Miejskiej pan burmistrz zawsze może sobie nazbierać ilość głosów w takiej ilości, żeby tą taryfę przepchnąć. No, na dzisiaj już mamy sytuację taką, że to zatwierdzenie nie występuje w Radach Miejskich, tak jak to było kiedyś, tylko występuje w RZGW we Wrocławiu dokładnie. I teraz, mając taką politykę prowadzoną przez Wody Polskie, przez RZGW, boję się tego, że po realizacji tej inwestycji okaże się, że spółka będzie miała w stosunku do partnera prywatnego zobowiązania, a one nie będą mogły być pokryte z wyższej taryfy, bo tej wyższej taryfy nam regulator nie zatwierdzi. I co wtedy? Ja znam dzisiaj w ramach przedsiębiorstw wodociągowych spółki, które poszły bardzo daleko z inwestycjami, planowano spłatę tych zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji z przychodów wynikających z podwyżek, a tych podwyżek na dzisiaj nie mają te przedsiębiorstwa, bo od roku czy tam od dłuższego czasu regulator nie chce im zmienić stawki na wyższą, bo w ocenie regulatora inwestycje były
źle zaprojektowane, źle wybudowane, zbyt duże konsekwencje finansowe przekładane są dla mieszkańców, a my mamy zapewnić najwyższą jakość usług za jak najniższą cenę. I w związku z tym ten model publiczno-prywatny na dzisiaj opiera się na podstawowym niebezpieczeństwie takim, że po stronie prywatnego przedsiębiorcy będą wszystkie asy w rękawie, czyli tak, wyłoży kasę, wybuduje, będzie eksploatował. Co miesiąc wystawi fakturę. Najprawdopodobniej z tego modelu, który wyczytałem na stronach spółki, będzie to opłata za metr sześcienny. No dobrze, tylko że na Wschowską oczyszczalnię nie wpływają tylko i wyłącznie ścieki takie, które są fakturowane, ale wpływają też wody infiltracyjne, czyli te wszystkie gruntówki, które się przez nieszczelną kanalizację przedostają. Wpływają też wody deszczowe. Wschowska oczyszczalnia ma przepustowość maksymalną 4,5 tysiąca metrów. Średnio wpływa, z tego co ja pamiętam, w granicach dwóch, może do 2,5 tysiąca metrów sześciennych, ale jak porządny deszcz leje, to potrafi 8 i 10 tysięcy metrów wpłynąć. I w takiej sytuacji, jeżeli zawarta umowa pomiędzy partnerem prywatnym a publicznym, czyli pomiędzy firmą wykonującą ten projekt a spółką, będzie taka, że będziemy płacić spółce za metr sześcienny, który wpłynie na oczyszczalnię, no to będziemy płacić zarówno za ścieki, w które fakturujemy, jak i również za wody infiltracyjne, czyli te gruntowe, i za wody deszczowe, które przepływają przez spółkę. To jest jedno niebezpieczeństwo. Dwa, zawsze w każdym społeczeństwie są osoby, które bez problemu regulują swoje należności, ale są też takie, które nie regulują. No, partnerowi prywatnemu będzie łatwo wystawić jedną fakturę co miesiąc na określoną kwotę. Nam będzie od tych tysięcy odbiorców bardzo trudno pozbierać te pieniążki, a jeżeli ktoś nie będzie w stanie w danym miesiącu, czy przez, nie wiem, pół roku, czy rok nawet zapłacić należności, no to kto wyłoży za niego te pieniądze? Spółka, z jakich pieniędzy? Z innych działalności. Czyli niebezpieczeństwo dla spółki, powód, dla którego tu jestem, niesie kilka cech tego partnerstwa, które ja osobiście nie akceptuję. Po pierwsze, będą generowane przez prywatnego inwestora zyski, które mogłyby być w spółce lepiej zagospodarowane albo mniejsze opłaty dla mieszkańców. Druga rzecz, część pracowników straci pracę, a sama spółka stanie się tak naprawdę pośrednikiem, który jest w wielkim niebezpieczeństwie, bo po jego stronie będzie zbiórka, uchwalanie taryf, procedowanie taryf i ich konsekwencje, czyli zbieranie od mieszkańców poszczególnych tych pojedynczych pieniążków za faktury, no i jednorazowo przelewanie tego dla partnera prywatnego. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, tak analizując już trochę globalnie, wychodząc poza Wschowę. Analizowałem to pod takim kątem. Ilu jest w Polsce firm, które w takim przedsięwzięciu mogą wziąć udział? W mojej ocenie kilkanaście. Widziałem niektóre projekty realizowane przez takie firmy. Veolia budowała tą nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Warszawie, byłem na niej. Saur Neptun Gdańsk budował oczyszczalnię ścieków w Gdańsku, też widziałem. Kilka podmiotów, które obserwowałem, wskazują na jedno, że takich firm, które wybudować oczyszczalnię ścieków w Polsce mogą, taką jak Wschowie, no jest kilkaset bądź kilka tysięcy, ale takich firm, które będą je budować i przez 30 lat eksploatować, jest kilka tak naprawdę. I gdyby wszyscy burmistrzowie, wójtowie, prezydenci poszli tą drogą, to mielibyśmy monopol tak naprawdę kilku firm, które dostarczałyby wodę i ścieki mieszkańcom, miałyby wpływ na to. A te firmy, powiedzmy sobie szczerze, one też są w jakiejś tam formie organizacyjnej, najczęściej spółki z o.o. bądź jakieś tam inne spółki, czyli mają zdolność upadłościową. I teraz tak patrząc przez pryzmat tej repolonizacji, która się w kraju w tej chwili dzieje, chociażby związanej z bankami czy innymi instytucjami, no to ja nie wiem, czy to jest bezpieczne z punktu widzenia strategii państwa,
wchodzenie w takie inwestycje z kilkoma tak naprawdę partnerami, którzy na świecie takie rzeczy realizują. Uważam, że najmniej kosztowną, najbardziej bezpieczną formą jest prowadzenie tego, tak jak do tej pory, przez samorząd, tym bardziej, że samorząd ma wielkie, o wiele większe możliwości otrzymania dofinansowań. Czy to z programów unijnych, czy to z programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z Banku Ochrony Środowiska, czy to z projektów tych rządowych, które na dzisiaj są realizowane. W tej chwili wyczytałem, że gmina złożyła wniosek o 3 realizacje, między innymi kanalizację dla Konradowa i Kandlewa. Oczywiście tym wsią jak najbardziej kanalizacja się należy, uważam, ale gdyby tam wskoczył ten projekt budowy czy modernizacji oczyszczalni ścieków, w mojej ocenie zakres jego oddziaływania jest tak znacząco większy, że miałby większe szanse nierealizacji, bo tam mówimy o populacji 1000 osób, 200 gospodarstw domowych. Gdyby te 20 milionów, które tam jest przewidziane, wpakować w projekt modernizacji oczyszczalni ścieków, to on dotyczyłby kilkunastu tysięcy mieszkańców i wtedy dla takiej osoby oceniającej ten projekt, przyznających według jakichś tam kryteriów środki, być może byłoby łatwiej podjąć decyzję dla Wschowy na plus, przeznaczając tam, nie wiem, te 20 milionów złotych na modernizację oczyszczalni, niż na budowę 10 kilometrów sieci dla potrzeb 200 gospodarstw domowych. Ja w taki projekt partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej bym nie wszedł i to moje zdanie chyba nie jest odosobnione, bo w Lubuskim nie znam takiego przykładu. Jedyny przykład taki, który zrealizowany i którym się mocno inwestorzy chwalą, no jest przykład Muławy. Jak to się sprawdzi w perspektywie lat, zobaczymy. No, to jest na razie taki prototyp, który został puszczony w obieg. Czy to będzie realizowało, przynosiło wyższe opłaty na mieszkańców? No to czas pokaże. To jeszcze tylko proszę, żeby, mam taką prośbę, żeby pan doprecyzował tę informację, że pracownicy spółki, ewentualnie część pracowników przy tym rozwiązaniu straciłoby pracę. W jaki sposób? No jeżeli partner prywatny zostanie wybrany do realizacji zadania związanego z budową czy modernizacją oczyszczalni ścieków i będzie zarządzał tym obiektem, no to będziemy mieli do czynienia z sytuacją taką, że dzisiejsi pracownicy pracujący na terenie oczyszczalni ścieków, no z mocy prawa, no, tą pracę stracą. Najprawdopodobniej zostanie im zaproponowane przejście do nowej spółki, jakiejś tam celowej, zawiązanej w tym celu. Być może tą ofertę tej nowej spółki przyjmą, może nie przyjmą, no ale w każdym razie nie będą w obiegu funkcjonowały dwa obiekty, tak? Czyli dzisiejsza oczyszczalnia ścieków i ta nowa, czy zmodernizowana. Będzie jeden obiekt i rolą spółki będzie co? Będzie przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, będzie utrzymanie tej sieci kanalizacyjnej, wnoszenie o taryfy, pobór opłat, no i tyle, ile pokaże przepływomierz na wlocie oczyszczalni. Faktura zostanie przez nowy podmiot wystawiona spółce komunalnej, no i wnoszenie tej opłaty. I wtedy ci pracownicy, którzy dzisiaj pracują na obecnej oczyszczalni ścieków, no tak naprawdę, no to albo przejdą do nowej firmy, w tym sensie, tak, stracą pracę, albo nie przejdą, no i wtedy będą musieli sobie poszukać innej pracy. Ja nie sądzę, żeby inwestor nowy chciał się posiłkować nowymi pracownikami niezwiązanymi z obiektami takimi jak oczyszczalnia ścieków. Najprawdopodobniej w 100% będzie chciał tą załogę przejąć, no ale to już będzie inny pracodawca. Czyli oni już wyjdą z tego sektora przedsiębiorstw samorządowych i wejdą całkowicie w sektor prywatny. No, czy im będzie w tej prywatnej firmie lepiej czy gorzej, to trudno ocenić, bo czas pokaże. Tak. Dobrze i proszę teraz radnych o komentarz. Zacznijmy od radnego Piotra Buczka. Komentować. No, Roman Żaczek jest fachowcem w tej dziedzinie. Nakreślił nam sytuację w sposób dosyć czytelny.
Powiem szczerze, że no niektóre aspekty poruszone przez niego były no nieco zaskakujące, nie, ale rzeczywiście te argumenty przemawiają. I powiedzmy sobie szczerze, no należałoby rzeczywiście wejść w szersze konsultacje z prezesem spółki. Być może przedstawi jakieś argumenty, które w jakiś sposób no będą przeciwwagą do tego, co mówił. Ale osobiście wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Jest to dosyć czytelne i zrozumiałe. Także no cóż, no mam nadzieję, że ten czarny scenariusz się nie sprawdzi, ale teraz rzeczywiście bardzo ostrożnie należałoby podejść do tej kwestii i nie jest to dosyć nieciekawa sprawa, powiem tak. Radny Przemysław Gliński. Myślę, że bardzo wiele nam tutaj kolega Roman powiedział i rozjaśnił pewno i dla Państwa cały obraz, całą sytuację. Ja tylko bym dodał do tego, że oczywiście zgadzam się z tym, że Wody Polskie mogą nie uchwalić tych taryf, one mogą pozostać na niskim poziomie i w związku z tym nowa spółka będzie wystawiała faktury i trzeba będzie to zapłacić. Pamiętajmy o tym, bo o tym też mówi ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, że samorząd może dopłacić do tego. Czyli w sytuacji takiej, kiedy jak gdyby RZGW nam nie zatwierdzi wyższych taryf, żeby mieszkańcy zapłaci za to samorząd. Czyli też my zapłacimy, tylko jak gdyby z innej kasy i może nie wystarczyć pieniędzy i pewno nie wystarczy wtedy na inne przedsięwzięcia, inne pomysły w gminie. Na pewno zapomnimy o rewitalizacji parków, o naprawie dróg, budowie dróg i różnych wielu innych przedsięwzięciach, w tym pewno modernizacji basenu, jak słyszymy teraz też projekt gdzieś tam został złożony. W związku z tym ta nasza gmina się okaże jeszcze biedniejszą, bo trzeba będzie dopłacić do gospodarki wodno-ściekowej, czyli tak naprawdę zapłacić zyski dla prywatnego partnera z tego przedsięwzięcia. I to jest takie duże zagrożenie. I słówko jeszcze do tych komentarzy, do tych stanowisk czy miejsc pracy, o których też Roman wspominał. Z jednej strony te miejsca pracy będą utracone, ale pewno tak jak Roman mówi, ci ludzie zostaną zagospodarowani w nowej firmie, w nowej spółce. Ale pamiętajmy, że w tej nowej spółce powstanie kilka ciekawych stanowisk prezesów i wiceprezesów. I pytanie, kto te stanowiska obsadzi, tak? Kto sobie szykuje stanowiska w nowej firmie? To pozostawię dla Państwa do przemyśleń. Dziękuję bardzo. I radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Ja dziękuję Romanowi Rzeczykowi, że zgodził się wziąć udział w naszych rozmowach. I zapraszam też inne osoby, które chciałyby się wypowiedzieć w jakimś temacie dla siebie ważnym, do kontaktu z Rafałem Klanem, który jest redaktorem naczelnym i tutaj dowodzi. Także zapraszam i nie bójcie się mówić, drodzy mieszkańcy, bo warto, co pokazuje chociażby ta ankieta czy kwestia petycji z Nowym Ratuszem. I ja wierzę, że macie dużo do powiedzenia. Jeżeli chodzi o te ryzyka, całkowicie zgadzam się z panem Romanem. Oczywiście kwestia spalarni to być może jest coś, co jeszcze jest w zakresie baśni Lema, ale patrząc na te działania obecne pana burmistrza Antkowiaka, pana Kraśnego, pani Trzeńkienik i ich drużyny, to te wszystkie kwestie działają tak medialnie i te kwoty i te hasła mają, a ludzie bardzo rzadko doczytują szczegółów, więc ten obraz jest taki baśniowy i ludzie to chętnie akceptują i przyjmują jako coś, co ma być. I myślę, że kwestia Łysin i tego, że tam jest taki ten teren, który do tego jest przeznaczony, nie wiem, co to może sprawić. Mam nadzieję, że starosta powie jasno, że absolutnie się nie zgodzi, żebyśmy jako mieszkańcy mieli takie ryzyko dla swojego bezpieczeństwa. Ale wierzę też w potencjał spółki komunalnej, że sama może takie inwestycje zrobić i ten zysk, który ewentualnie był wtedy generowany, możemy spożytkować tutaj u siebie na dużo lepszy cel. Nie będziemy ponosić niepotrzebnie strat jako domownicy, jako mieszkańcy indywidualni na poczet prywatnego inwestora. Tylko to, co ewentualnie wygenerujemy, pójdzie na potrzeby gminy, czy chociażby na jakiś basen, czy drogi, czy cokolwiek innego, co ewentualnie spółka czy gmina może tam wspólnie zarządzać dla naszego wspólnego dobra. Ale dziękuję, panie Romanie. Czy jeszcze ktoś chciałby, to jeszcze prezes Roman Rzeczyk?
Ja nawiązując do wypowiedzi Przemka Anglińskiego, też pomysł z partnerstwem publiczno-prywatnym w zakresie budowy basenu mi przyszedł do głowy. Przygotowując się do tego spotkania, pomyślałem sobie, że należałoby podać jakiś pozytywny przykład, który mógłby być w tym partnerstwie budowany, i do głowy przyszedł mi taki pomysł, właśnie powielenie tego, co Przemek wcześniej powiedział, czyli budowa jakiegoś krytego basenu. No, mamy piękny obiekt, który trzeba wyremontować, ale ten obiekt przy ulicy Mickiewicza Sportowej będzie służył mieszkańcom tylko tak naprawdę w okresie letnim, czyli mówimy o miesiącach lipiec, sierpień, a w okresie, kiedy jest rok szkolny, tak naprawdę dzieciaki, młodzież wschowska nie ma gdzie odbywać lekcji WF-u, bo nie mamy krytego basenu. Na taki kryty basen wschowy długo jeszcze nie będzie stać i tutaj najprawdopodobniej samorząd samodzielnie się taką inwestycją nie zainteresuje przez wiele jeszcze lat, ale w partnerstwie publiczno-prywatnym taki model się w wielu miastach doskonale sprawdza. Czyli jest partner publiczny w postaci gminy, która potrzebuje pływalni na zajęcia wychowania fizycznego. Jest partner prywatny z drugiej strony, który może na działalności dodatkowej zarobić określone środki. I załóżmy, że tak hipotetycznie gmina, gdyby w tym zakresie chciała wejść w koligację z partnerem prywatnym, no to jak najbardziej uważam ten temat za cenny i rozważny. Myślę, że nie jeden inwestor by się tutaj pochylił i był chętny wejść w taki biznes, no bo miałby zapewniony z jednej strony wykorzystanie basenu, załóżmy, pomiędzy takie godziny lekcyjne, czyli pomiędzy godziną 8 a 15 czy 16, byłaby tam młodzież, płaciłaby za to gmina czy fundusze tam poszczególnych szkół, a po godzinie 16 byliby inni tam użytkownicy komercyjni, byłyby jeszcze jakieś tam strefy, które by zarabiały na siebie, typu jacuzzi, typu jakieś sauny i tak dalej. I być może taki mały aquapark, czy jakaś tam pływalnia trochę bardziej rozbudowana, szersza, w takim modelu mogłaby zafunkcjonować, ale na pewno nie strategiczna gałąź, jaką jest gospodarka wodno-ściekowa. Absolutnie. To jest szczególna gałąź, bo bez wody nie ma życia. Ścieki są elementem, który musi być codziennie z naszych domów, mieszkań odprowadzany. I bezpieczeństwo tych działań komunalnych opiera się na tym, że są to działania realizowane przez gminy. Nie ma w Polsce przedsiębiorstw stricte prywatnych dostarczających wodę i oczyszczających ścieki. Dzisiaj ten model partnerstwa publiczno-prywatnego w takie niebezpieczeństwo mógłby nas wprowadzić. Dobrze, to tym akcentem kończymy. To był 40. odcinek rozmów o Wschowie, a brali w nim udział prezes Roman Żaczyk, związany z lubskimi wodociągami i kanalizacją. Dziękuję. Dziękuję. Radny Piotr Buczek. Dziękuję. Radny Przemysław Gliński. Dziękuję, do usłyszenia. Radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Dziękuję i do usłyszenia. Ja nazywam się Rafał Klan i do usłyszenia.